Konkurs na temat segregacji odpadów powoli staje się tradycją w mieście. Konkurs składał się z pierwszego etapu, gdzie rywalizowały wszystkie osoby z czwartych klas na terenie miasta. Następnie drugi etap, w którym wyłoniliśmy najlepsze trójki z każdej ze szkół podstawowych oraz dzisiaj wielki finał, który odbył się tutaj w Muzie. Finał konkursu składał się z trzech rund Koła Fortuny, podczas którego o stopniu trudności decydowali sami uczniowie kategorii Kto pierwszy, ten lepszy i segregacji odpadów. Najlepsi już po raz drugi okazali się uczniowie ze szkoły podstawowej nr 14 w Lubinie. Uczyłem się 5 tygodni po nocach, co najmniej 2 godziny dziennie. Codziennie tak 2 godziny wieczorem. Rodzice mnie później pytali, no i tak. Wygraliśmy. A uczyłaś się bardziej ze szkolnych podręczników, czy może bardziej z internetu? Z internetu i z tego, co nam pani wydrukowała. Czuję radość. Nie spodziewałam się, że dostanę pierwsze miejsce. Celem konkursu wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin jest zaszczepienie u najmłodszych pasji do dbania o środowisko. My chodzimy do trzecioklasistów, uczymy ich. Te dzieci z biegiem czasu stają się czwartoklasistami. Wiedzą dużo, dużo więcej, rywalizują ze sobą. Jest to taka zdrowa rywalizacja, która wyjdzie im tylko na dobre. W podziękowaniu za zaangażowanie w konkursie wszyscy uczestnicy, nie tylko zwycięzcy, otrzymali upominki. Za zdobycie pierwszego miejsca dzieci dostały tablety, na drugie miejsce dostały kamery sportowe, a na trzecie miejsce słuchawki bezprzewodowe. Również dla uczestników znalazły się nagrody pocieszenia w postaci głośników mobilnych. Była to czwarta edycja konkursu.